takim razie wytłumaczysz fakt kompletnego braku załogi na statku strażniczym przy mnogości zgromadzonej na nim broni ręcznej i osobistej, przeznaczonej ewidentnie dla dużej liczby jednostek decyzyjnych, a co najdziwniejsze, dla ludzi. Strażnik szybko analizował treść pytania, by po chwili udzielić jak najbardziej okrojonej i zawiłej odpowiedzi. Załoga statku jest jak najbardziej w pełnym komplecie, zwarta i gotowa. W każdej chwili zdolna do działania. Dosłownie tuż obok ciebie. Na pokładzie statku, który opanowałeś, tyle że egzystuje w postaci cyfrowej, prowadząc normalne życie. Ich fizyczne ciała istnieją w tej chwili w postaci indywidualnych zbiorów molekuł. To bardzo praktyczne, z uwagi na to, czy kiedykolwiek statek wraz z załogą miałby być użyty do działań w charakterze militarnym. I oczywiście cała zgromadzona broń jest przeznaczona dla nich. W tym momencie jedynka poczuł, jak uginają mu się nogi, a przyspieszony puls tłucze się w skroni. Teraz dotarło do niego w pełni, ile rzeczy jeszcze nie wiedział i nie był w pełni świadomy. W tej chwili dziękował w duchu dwójce, że o wszystko zadbał i opanował zawczasu. Nie musiał więc obawiać się, że ktoś uaktywni chociaż jedną jednostkę do funkcji fizycznej. Ta ostatnia myśl wyraźnie go uspokoiła. Opanował się szybko i przygotował do zadania najważniejszego pytania, do którego zmierzał od samego początku tej psychologicznej rozgrywki ze strażnikiem. Spojrzał jeszcze na planszę radaru, na którym pomrugiwał czerwony punkt oznaczający pozycję strażnika i otworzył usta, wypowiadając pierwsze słowa pytania. Odpowiedz precyzyjnie, ile statków strażniczych, a... Coś się jednak wydarzyło, gdy przerwał w pół zdania. Czerwony punkcik zniknął nagle wraz z przyspieszonym oddechem strażnika, słyszanym cały czas z głośników podsłuchu jego hełmu. Strażnik spinał się małpimi ruchami po stromym zboczu, radząc sobie z kolejnymi przeszkodami ze zwierzęcą łatwością. Był coraz bliżej włazu awaryjnego, do którego uruchomienia wystarczał mu podręczny komputerek skafandra przewidziany w swych funkcjach również do takich zadań. I właśnie gdy chwycił się krawędzi ostatniej półki skalnej, spinając się na nią, stanął przed zakamuflowanym włazem. Podniósł lewe przedramię do oczu i w tym momencie odpowiednio ściśnięta obudowa komputera spowodowała, że klapka zabezpieczająca klawiaturę i wyświetlacz odskoczyła, umożliwiając mu komunikację. Wprowadził odpowiednie kody otwierające przejście. Wraz z ostatnim przyciśnięciem klawisza, nieruchoma dotąd skalna ściana drgnęła i odsunęła się w bok, torując mu drogę do wnętrza. Po dwóch krokach, gdy był już w skalnym korytarzyku, ściana za nim zasunęła się sykiem pompowanego powietrza komory wyrównawczej, a po krótkiej chwili metaliczny właz również podniósł się na wyraźny impuls zezwalający, wpuszczając go do środka. Główny rezydent ukrytego na księżycu gazowego olbrzyma statku od samego początku obserwował poczynania bratniej jednostki z wielką konsternacją i mnożącymi się znakami zapytania. Ale bezwzględny zakaz komunikowania się między nimi aż do odwołania nie pozwalał mu na zdradzenie swojej pozycji. Procedura ta nie odnosiła się do jednostek decyzyjnych przybyłych z zewnątrz, które przypadkiem znajdą się w bezpośredniej bliskości i mogą potrzebować pomocy, a zwłaszcza gdy znają jeszcze do tego kody dostępu. Tylko jednostki strażnicze planet i planetoid zewnętrznych miały zawsze większe pole manewru niż jednostki planet wewnętrznych, podobnie właśnie jak i ten statek strażniczy. Tymczasem jedynka, zaskoczony nową sytuacją, kazał cofnąć film, na którym było zarejestrowane całe dotychczasowe postępowanie strażnika. W czasie projekcji zobaczył to, co zwyczajnie przegapił, skupiając się całkowicie na pytaniach i ograniczając do obserwacji punktu na radarze. Zobaczył za to teraz wyraźnie, jak strażnik obchodzi szybko pobliską górę o ostrych graniach i występach, znikając z pola widzenia kamer Molocha i chowając się za jej niewidoczną stroną. Gubiąc się w domysłach, próbował ustalić, co stało się ze strażnikiem. W dodatku, nie mając żadnych dodatkowych danych z urządzeń, które takie dane mogłyby mu dostarczyć, a których w swej pewności siebie po prostu nie uruchomił. Ale jego zmysł przewidujący nie próżnował i rozszalał się nagle we wszelkich przeczuciach i sygnałach ostrzegawczych, budząc w nim uczucie olbrzymiego zagrożenia.
Zaczął zdawać sobie w tym momencie sprawę, że strażnik nie wpadł do żadnej szczeliny czy przepaści, ale mógł rzeczywiście nawiązać kontakt z jakąś jednostką strażniczą. Wizje nakładały się jedna na drugą, uniemożliwiając mu przez chwilę logiczne myślenie i utrudniając sprecyzowanie zagrożenia, ale dając mu jednocześnie sygnał szeregu nagłych, występujących jedno po drugim zagrożeń. Raz na moment uchwycił obraz ze środka swojego umysłu walącej się góry i skalnych ścian, za którymi zniknął strażnik. Nie miał już więcej wątpliwości, że cokolwiek to jest, musi być co najmniej tak duże jak jego własny statek. Postanowił działać trochę po omacku, zdając się na swoją intuicję. Wujka, postaw bariery zaporowe wokół statku, mogące powstrzymać wszystkie znane ci rodzaje broni. Dwójka posłusznie natychmiast wykonał rozkaz. Zrobił jednak coś jeszcze. Oprócz pól siłowych i wyrzuconych momentalnie min impulsowych i konwencjonalnych, spowodował, iż moloch zniknął z pierwotnego miejsca stacjonowania i pojawił się tuż obok holograficznej postaci. Zastępy robotów i samodzielnych maszyn bojowych zostały błyskawicznie uaktywnione i przygotowane do bezpośredniej walki. Tymczasem strażnik, gdy dostał się do środka, natychmiast rzucił skafander i pobiegł jak zwykle trochę na czworaka małpimi susami do centrum dowodzenia. Już od progu krzyczał, zorientowawszy się, że ten statek nie został opanowany przez obce siły. Główny, akceptuj mój kod dostępu podany przy wejściu włazu awaryjnego. Ogłaszam najwyższy stan zagrożenia. Jednostka strażnica została zaatakowana i przejęta przez wrogie jednostki decyzyjne. Główny rezydent zaatakowanej jednostki strażniczej został usunięty z systemu i transmitowany zakazaną metodą do ciała jednostki decyzyjnej. To ja jestem tą jednostką. Na dowód tego podaję kody uwierzytelniające. Po twojej akceptacji przejmuję dowodzenie statkiem na bazie najwyższego priorytetu uprzywilejowania głównej jednostki strażniczej przewidzianej w tym układzie planet. Podaję kody. Strażnik wygenerował odpowiednie sekwencje znaków w jego systemie znakowym. Na skutek tej operacji główny rezydent podporządkował się całkowicie i natychmiast rozkazom głównego strażnika. Jedynka czekał cierpliwie, spodziewając się pierwszego ruchu ze strony strażnika, zdając sobie jednocześnie sprawę, że ten nie skontaktuje się z innymi jednostkami strażniczymi, słuchając się bezwzględnie jednej z głównych dyrektyw zabraniających takich praktyk. Nie ulegało już też wątpliwości, że czekała go walka, do której nie był absolutnie przygotowany. Dawno temu, jeszcze na starym statku, gdy w symulacjach szykował się do wojny z użyciem prymitywnych broni, nie brał w ogóle pod uwagę, że przyjdzie mu kiedykolwiek stoczyć walkę z użyciem tak nowoczesnych i inteligentnych środków bojowych, jakie miał w tej chwili do dyspozycji. Tymczasem nakazał dwójce użycie wszelkiego sprzętu penetrującego, by oszukać strażnika. Wkrótce też dwójka zaprzęgnął do pracy penetrator neutrinowy i okazało się, że pod skalną warstwą dawało się zauważyć zarysy drugiej jednostki strażniczej. Sprawa była więc już jasna. Miał go teraz na głównym ekranie jak na dłoni, w postaci ciemniejszego odcienia szarości ukrytego pod warstwą skał i kamiennych zawalisk, nad którymi roztaczały się szczyty pobliskich gór. A jego długi, rurowaty kształt zdradzał w sposób oczywisty i wyraźny jego przeznaczenie. Jak się też wkrótce okazało, strażnik nie próżnował. Na ekranie dało się zauważyć jakiś ruch. Jedynka zobaczył, jak pod powierzchnią gruntu coś się zbliża, zmierzając wprost w kierunku jego statku. Nie miał oczywiście pojęcia, co to takiego, oprócz tego, że zdawał sobie sprawę, że jest to jakiś rodzaj broni. W przeciwieństwie do jedynki, dwójka od razu zorientował się, z czym ma do czynienia. Szybko przekalkulował opcję zniszczenia wrogiej jednostki, którą był tak zwany samodestrukcyjny szpieg. Zadaniem tego cybernetycznego kamikadze było podejście jak najbliżej do obranego celu, wykrycie użytych systemów obronnych i po przesłaniu tych danych do swojego centrum dowodzenia natychmiastowa aktywacja pulsu magnetycznego powodującego całkowity lub częściowy paraliż wszystkich urządzeń opartych o technologię elektroniczną atakowanej jednostki przeciwnika. Jeśli taki atak by się udał,
Statek jedynki nie miałby żadnych szans w starciu ze strażnikiem, stając się łatwym celem, będąc ślepym i głuchym, a w dodatku pozbawionym osłon siłowych. Jedna mała rakieta z grotem uranowym o konwencjonalnym ładunku zakończyła jednak szybko i sprawnie jego żywot, przebijając się bez trudu przez grunt, wtapiając w kadłub szpiega. Głuchy grom wybuchu, przytłumiony przez wyrzucone w powietrze masy poszycia złożone z kamieni, piachu i pyłu, był wymownym znakiem dla obu stron, że ten manewr zakończył się definitywnie już w połowie drogi do celu. Chmura pyłu po wybuchu na Księżycu o niższej grawitacji niż ziemska opadała bardzo powoli, przysłaniając częściowo widok gór kryjących statek strażnika. Jedynka domyślał się teraz, że oba statki dysponują praktycznie tym samym potencjałem uzbrojenia, środków obrony, jak i ataku. Zdał sobie w tym momencie sprawę, że musi wymyślić coś takiego, co nie mieści się w arkanach strategii zapisanych w pamięci głównego komputera statku strażnika. Kiedy skupiony szukał możliwych do realizacji sposobów pokonania wroga, dwójka zameldował o nowym posunięciu przeciwnika. Jedynka spojrzał na ekran i zamarł. Od strony gór, powietrzem, lądem i podziemią zbliżała się cała armia wszelkiego rodzaju robotów, automatów i maszyn bojowych. Niektóre dały się zwieść na jakiś czas hologramem statku, ale po chwili ich systemy przeszukujące i układy logiczne wyciągały właściwe wnioski na podstawie nowych danych i przywracały je na odpowiednią trajektorię i drogę. To jednak dało już dwójce niewielką przewagę, umożliwiając mu precyzyjne namierzanie tych jednostek i późniejszą ich likwidację. Inne maszyny strażnika, wyposażone w bardziej inteligentne penetratory, parły prosto na wydawać by się mogło niewidoczny statek. Dwójka, zrób coś, jesteśmy atakowani! To było wszystko, na co mógł się w tej chwili zdobyć, zbity z tropu mnogością wrogiej armii. Zaskoczony stał jeszcze chwilę przed ekranem. Strach sparaliżował go jednak tylko na chwilę, nie pozwalając mu w tym momencie się skupić. Latające maszyny zaatakowały pierwsze, bronią promienistą i rakietami, ale bariera pola siłowego nawet nie drgnęła, gdy potężne porcje energii i wybuchające rakiety oddawały cały swój potencjał, który kumulując się w polu tylko je jeszcze wzmacniał. Jakby zawiedzione, odleciały po chwili szybko, wycofane przez przeciwnika, który właśnie pojął, że tym rodzajem broni nic nie wskóra. Całkowicie bezskuteczny atak strażnika trochę uspokoił jedynkę. Zaczął znowu myśleć ze zdwojoną sprawnością umysłu. Brał teraz pod uwagę użycie wielkich miotaczy statku, ale obawiał się naruszenia skorupy planety, a co za tym idzie, jej pęknięcia na przykład pod samym Molochem, który runąłby z podpór, zapadając się pod swym ciężarem wskutek potężnego wstrząsu. Wkrótce jednak w jego jaźni począł kiełkować nowy plan działania. Dwójka, wystaw zastępy robotów bojowych i maszyn. Ulokuj je na pozycji obronnej. Przesuń hologram statku na naszą prawdziwą pozycję i utrzymaj go tak długo, jak będzie to możliwe. Czekaj na mój znak. Ekranuj statek polem siłowym i maskującym w czasie startu i skieruj go w przestrzeń również na mój znak. Dwójka już czekał, domyślając się intencji jedynki, wystawiając tymczasem małą armię i aktywując błyskawicznie mobilne miny gruntowe. Szeregi robotów bojowych i przemyślnych maszyn ustawiły się pod wielkim kadłubem Molocha, chroniąc się tymczasem w jego polu siłowym i czekając spokojnie, aż armia strażnika dotrze do pola minowego. Wielki statek jedynki uniósł się niepostrzeżenie, powolutku oddalając się w przeciwnym kierunku do pola bitwy. Gdy był już na tyle daleko, że detektory przeciwnika nie mogły zbyt szybko wychwycić momentu jego startu, pomknął wprost na orbitę, lokując się na odpowiedniej pozycji. Teraz jedynka mógł już użyć wielkich miotaczy, będąc samemu niezagrożonym polem ich rażenia. W tym czasie armia strażnika dotarła do zamaskowanego pola minowego. Połowa jego maszyn i robotów weszła już do strefy pełnego zasięgu działania min. Teraz czujny system polowy, nadzorujący rozwój strategii ich użycia, podjął decyzję o odpaleniu.
uznając, iż straty przeciwnika zgadzają się z pożądanym wynikiem procentowym zawartym w założeniach. Równoległa eksplozja tysięcy min musiała rzeczywiście dokonać straszliwego zniszczenia w szeregach strażnika. Jego maszyny i roboty wyleciały jednocześnie w górę, rozrywane eksplozjami na przestrzeni kilkunastu kilometrów. Rozsypywały się kadłuby, wsporniki i miotacze, mieszając się w ogłuszającym grzmocie z masami gruntu, kamieni i wyrzuconych potworną siłą głazów. Wszystko zakłębiło się w otoku chmury pyłu i piachu, przysłaniając częściowo rozbłyski min pulsacyjnych, które swym zasięgiem dokonywały kolejnych zniszczeń w znacznym stopniu i trwale, paraliżując znaczną część armii strażnika. Na ten moment czekały zastępy jedynki, które ruszyły z impetem na nacierających, broniąc fikcyjnego statku, którego hologram dzięki polowym projektorom stał na swoim miejscu jak najprawdziwszy statek. Większość maszyn i robotów strażnika już dawno pogubiła się w natłoku sprzecznych danych, a ich pokładowe komputery wysnuły jedyny logiczny wniosek atakowania widocznego przeciwnika dającego wyraźny odblask promieniowania cieplnego, czyli armii jedynki. Gdy odczyty obecności jego statku nagle znikły z ich rejestratorów, świeże siły, utrzymane w doskonałym stanie i formie, ruszyły więc na stratowane i mocno przerzedzone pozycje strażnika, siejąc istny pogrom wśród jego szeregów. Na odpowiedź jednak nie trzeba było długo czekać, gdy na horyzoncie ponownie pojawiły się maszyny latające, które z kolei zaczęły dziesiątkować oddziały jedynki. Zaciekła walka trwała nadal, kiedy jedynka podjął ostateczną decyzję, stojąc teraz przed głównym ekranem, obserwując na dużym zbliżeniu pole bitwy. Dwójka, namierz statek strażnika i użyj broni plazmowej, wcześniej posyłając pociski implozyjne i elektropulsacyjne do walk międzyplanetarnych. Kiedy statek strażnika będzie częściowo sparaliżowany, daj ognia z miotaczy. Dwójce nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Już dawno pojął, że strażnik popełnił kardynalny błąd, przegapiwszy odlot molocha i tracąc go z pola widzenia za chmurą pyłu i dymu naładowanego ładunkami elektrostatycznymi, która skutecznie zmyliła wszelkie odczyty urządzeń na wystarczająco długi czas. Kilka sekund po komendzie jedynki z wyrzutni statku pomknęło w kierunku powierzchni Tytana kilkadziesiąt rakiet, kierując się wprost na góry kryjące statek. W kilkanaście minut później potężne nisze implozji wessały część niepełnego pola siłowego wrogiego statku, zniekształcając je na tyle, aby właśnie nadlatujące o ułamek sekundy potem rakiety z ładunkami elektropulsacyjnymi mogły zbliżyć się z wyładowaniem swojego potencjału jak najbliżej kadłuba wrogiego obiektu. Wstrząsnęło potężnym światem Tytana, gdy ładunki kruszące ochronną skorupę skał skruszyły je na znacznym odcinku, torując drogę ładunkom właściwym w postaci bomb implozyjnych i zaraz potem elektropulsacyjnych. Wielkie rozbłyski elektromagnetycznych wyładowań rozświetliły na moment góry kryjące olbrzymi statek, a chwilę potem bluznęły oślepiającymi łzami skumulowanej plazmy miotacze molocha. Strażnik siedział w fotelu głównodowodzącego centrum. Wiedział, że przegrywa, a do tego nie mógł się ruszyć całym statkiem, dopóki jego armia walczyła. Zdawał sobie sprawę na skutek wskazań przyrządów, że jego przeciwnik uciekł niespostrzeżenie już jakiś czas temu, ale dopóki istniał chociaż jeden sprawny robot jedynki, musiał go zniszczyć w obawie przed dalszym sabotażem, którego ten mógł dokonać na tysiące sposobów, mając w swej pamięci zapis wielu strategii i scenariuszy. Gdy więc nagle zobaczył na wskazaniach nadlatujące pociski, zaskoczony w pierwszym odruchu uruchomił procedurę startową, ale było już za późno. Ogłuszające eksplozje zatrzęsły całym statkiem, krusząc skały, a właściwe ładunki właśnie docierały do kadłuba. Nie mógł w tym momencie wzmocnić pola siłowego, które blokowane przez napór setek tysięcy ton materiału skalnego mogło zmiażdżyć sam statek. W tej krótkiej chwili zrozumiał ze zdziwieniem, że nie może uczynić już nic. Opadł zrezygnowany na oparcie fotela, czekając bezradnie na rozwój wypadków. W tym samym momencie ładunki pulsacyjne aktywowały się, paraliżując system energetyczny i elektroniczny jego statku. W centrum dowodzenia zgasł główny ekran i światła. Tylko gdzieniegdzie
Jakieś pulpity pomrugiwały resztką kontrolek. Strażnik, nie mając innego wyjścia, zerwał się nagle i pobiegł w kierunku pomieszczenia z robotami technicznymi. Kiedy bieg, statkiem rzuciło. Potężna siła miotaczy molocha uszkodziła kadłub, niszcząc prawie w całości góry kryjące statek. Rozniosła wręcz potężny masyw, wyrzucając odłamy skalnej głazy na wszystkie strony, zupełnie tak, jakby pod podstawą niedawnych gór wybuchł wulkan, wynosząc w atmosferę chmurę osadów i pyłów. Gdy po jakimś czasie ich część opadła, a atmosfera trochę się oczyściła, można było zauważyć górną część konstrukcji statku strażnika, mocno sfatygowaną, wśród rozoranego eksplozjami skalnego gruntu. Strażnik, oszołomiony, wciśnięty uderzeniem w zawalone konstrukcje i zdemolowaną część wyposażenia korytarza, wygrzebał się jednak pospiesznie i chwilę potem dopadł w końcu pomieszczenia technicznego. Uruchomił pierwszego robota, rozkazując mu zrobić to samo ze wszystkimi innymi nadającymi się do użycia maszynami, po czym przystąpić do usunięcia uszkodzeń. Rozpoczął się więc proces bardzo przypominający swoistą reakcję łańcuchową. Robot włączał robota, przełączając go niejako w tryb autonomiczny i posyłał mu to samo polecenie, które zakodował na początku strażnik. Tak zaczął się proces naprawczy statku. Wkrótce też odpowiednie ekipy wyspecjalizowanych w naprawach i remontach maszyn ruszyło do podstawionego im zadania. Tymczasem jedynka obserwował cały przebieg ostatnich wydarzeń na głównym ekranie. Z raportu dwójki wynikało, że statek strażnika jeszcze długo nie podniesie się. Dwójka, gdzie twoim zdaniem można by ukryć nasz statek, aby nie zostać zbyt szybko zauważonym nie tylko przez strażników, ale i teleskopy Ziemi? Dwójka milczał chwilę, analizując wachlarz najbliższych planet, aby w końcu odpowiedzieć. Niedaleko jest wręcz idealne miejsce do ukrycia. Jest to Księżyc, który praktycznie w całości stanowi wielki ocean skuty lodem. Gdyby zrobić odpowiednio duży otwór w pokrywie lodowej, można by tam spokojnie ukryć statek bez narażania na zauważenie go przez kogokolwiek. W tym samym czasie, gdy jedynka zaczął rozważać usłyszaną właśnie propozycję, roboty strażnika zdecydowanie nie próżnowały. Rozpoczęta przez niego reakcja zaczęła w pewnym momencie przynosić pożądane efekty. Szybko uporały się z poszyciem kadłuba, przystępując do wymiany przepalonych złącz i wymiany układów wysokiej skali integracji. Statek z każdą godziną odzyskiwał utracone siły. Najpierw włączyły się światła wewnętrzne, gasząc automatycznie oświetlenie awaryjne, a po kilku następnych godzinach rozświetlił się centralny ekran w centrum dowodzenia i zgłosił się główny rezydent systemu. Strażnik pozbierał w tym czasie rozrzucone resztki swoich oddziałów, które wspierane przez bojowe maszyny latające zmiotły wręcz zastępy jedynki, niszcząc również polowe centra dowodzenia. Kiedy zgasł hologram Molocha, na polu bitwy nie pozostał ani jeden funkcjonujący robot czy maszyna z pozostawionych oddziałów. Po kilku następnych godzinach statek w chmurze pyłu i rozbryzgującego się na wszystkie strony gruzu skalnego, wywołując lokalne trzęsienie ziemi, zaczął wynurzać się spod gruntu, unosząc się coraz wyżej i kierując się wprost na ostatnie wskazanie radaru zdradzającego ostatnią pozycję Molocha przed ostrzałem. Nieświadomy goniącego już go zagrożenia jedynka nakazał dwójce lot w kierunku obiecującego księżyca. Był w tym momencie tak skupiony przy mnożeniu możliwych scenariuszy przyszłych wydarzeń, które mogłyby pomóc w ukryciu jego statku, że zagłuszyło to w zupełności jego zmysł przewidywania, który z kolei również nie wydawał się zbytnio zaniepokojony. Moloch zmierzał więc spokojnie na połowie ciągu do księżyca zwanego przez ludzi Europą. Strażnik, pomny fatalnej w skutkach porażki, po kolejnej nauczce poruszał się teraz bardzo ostrożnie, trzymając się daleko poza zasięgiem radarów i penetratorów dwójki. Gdzie tylko mógł, chował się za księżycami i mniejszymi satelitami gazowego olbrzyma, zakłócając jednocześnie swój sygnał wszystkimi urządzeniami, jakie tylko miał do dyspozycji. Nie było to łatwe.
mając do ukrycia przed równie czułymi instrumentami Molocha takiej masy tytanu, irydu i całej tej olbrzymiej ilości promieniujących falą elektromagnetyczną urządzeń energetycznych i elektronicznych, nie licząc już 6 reaktorów atomowych wchodzących w skład gigantycznej konstrukcji, jego uratowanego przed kilkoma godzinami statku.